857 pick-up. Idzie. Akcja. To jest historia o młodym chłopaku, który jest reporterem telewizyjnym i pewnego dnia dostaje szansę w ogóle pracy jako prezenter. To jest jego kariera. Ma żonę, dom, wszystko jest jak trzeba, a pewnego dnia się dowiaduje, że jego ojciec wylądował w psychiatryku. Ojciec, z którym od dawna nie miał kontaktu i już jakby zamknął przeszłość za sobą. Zostaje tam wezwany, musi tam jechać, próbuje zrobić na nim interes, najpierw sprzedać jego mieszkanie, a później daje się wciągnąć jakby w pewną grę. Daje się wciągnąć w taki świat, który jest trochę na pograniczu normalności i szaleństwa. I on przez to też dowiaduje się dosyć dużo o sobie, trochę też o swojej przeszłości. Do nich te postacie trafiły. Mówię tu głównie o Marcinie Dorocińskim i Krzyśku Sterlińskim. To są główni bohaterowie filmu. Do nich te postacie trafiły i oni jakby dużo mogą dać od siebie, dużo jakby tych sytuacji przekładają na swoje życie i tak jakoś, może tak jest zawsze, ale może tak jest tutaj, ciężko powiedzieć, ale to mi się tu bardzo podoba, że dla nich to jest, dla nich ta historia też się stała bardzo ważna. Ja bym chciał, żeby to była taka poruszająca historia, taka właśnie, trochę taka jak Rainman czy Ósmy Dzień, o spotkaniu dwóch światów i o tym, że nawet jak się spotka człowieka, o którym się myśli, że już nic ciekawego się od niego nie dowiesz i on już nic dla ciebie nie znaczy, to jednak pod wpływem pewnej historii on może się stać najważniejszą osobą w twoim życiu. To jest taka też trochę historia miłosna, że nagle pojawia się taka miłość, której się nie spodziewałeś i ona rozwala całe twoje życie i musisz się opowiedzieć. Albo idziesz za nią, albo ją odrzucasz i wtedy jesteś biedniejszy. No my tutaj przyjęliśmy z Bartkiem taką koncepcję, która zasadza się na dokumencie z jednej strony, to znaczy na daniu aktorom sporej takiej przestrzeni do improwizacji, a z drugiej strony cały film dzieje się w ciągu 10 minut w głowie bohatera, kiedy ten jest w mieszkaniu po śmierci ojca, więc też są tutaj takie elementy kreacji. No i film dzieje się w takich dwóch płaszczyznach. Warszawa, Śląsk, wspomnienie i teraźniejszość, lata 80. i współczesność, świat ojca i świat syna, więc taką dwoistość też staramy się jakoś odfotografować.